Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło szczegóły Polskiego Ładu. To większe wydatki na służbę zdrowia, obniżka podatków dla 18 milionów Polaków, inwestycje, mieszkanie bez wkładu własnego oraz emerytura bez podatku do 2,5 tysiąca złotych. Nowy Polski Ład to plan społeczno-ekonomicznej odbudowy kraju po pandemii. Polski Ład. Polski Ład, który ma zrealizować polskie aspiracje, a może nawet jeszcze coś więcej, jeszcze coś trudniejszego, polskie marzenia. Przekonywał wicepremier i prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Polski Ład to program, który składa się z 5 filarów. Pierwszym jest wsparcie służby zdrowia, mówił premier Mateusz Morawiecki. Nasze podstawowe zobowiązanie to w ciągu 6 lat podnieść wydatki na zdrowie Polaków do poziomu 7%. Dzięki tym środkom szpitale zostaną zmodernizowane, wzrosną wynagrodzenia w służbie zdrowia i skończą się limity do lekarzy specjalistów. Program przewiduje także rewolucję podatkową, którą odczuje 18 milionów Polaków. Podnosimy sumę wolną od podatku do 30 tysięcy złotych, czyli 65% emerytur, a także najniższa płaca będzie bez podatku. Pierwszy raz od 12 lat podniesiony zostanie próg podatkowy z 85 tysięcy do 120 tysięcy złotych. Pozwoli to zatrzymać więcej pieniędzy w kieszeniach klasy średniej, co wzmocni polską rodzinę. Wprowadzony zostanie rodzinny kapitał opiekuńczy. To 12 tysięcy złotych dla każdej rodziny na drugie, trzecie i kolejne dzieci do wykorzystania elastycznego pomiędzy 12 a 36 miesiącem życia dziecka. Trzecim filarem Polskiego Ładu jest wdrażanie inwestycji w miastach i wsiach w każdej części Polski. Działania wygenerują 500 000 nowych miejsc pracy. Tworzymy fundusz polskich inwestycji w wielkości kilkudziesięciu miliardów złotych rocznie. Fundusz, który w Polskim Ładzie, będzie można to bardzo dokładnie przeanalizować, składa się na około 650 miliardów złotych w najbliższych 5-7 latach. To przebudowa infrastruktury drogowej, rozwój ośrodków kultury, edukacji czy inwestycje na terenach wiejskich. Czwartym filarem jest program mieszkalnictwa. Posiadając zdolność kredytową, młodzi ludzie nie będą musieli wykładać własnej gotówki na zakup mieszkania. Proszę Państwa, jeśli nie mieszkanie, o którym była mowa, wtedy kiedy są dzieci, kiedy się rodzą dzieci, od drugiego państwo dopłaca do tego kredytu 20 tysięcy, od trzeciego dziecka 60 tysięcy, a potem od kolejnego aż do szóstego kolejne 20 tysięcy. W ten sposób kredyt nam się zmniejsza i to jest olbrzymia pomoc ze strony państwa. Polski Ład zakłada również możliwość budowy domu do 70 metrów kwadratowych bez zezwolenia. Piątym fundamentem programu to wsparcie polityki senioralnej. Emerytura do 2,5 tysięcy złotych bez podatku. To oznacza, że dla 2/3 wszystkich emerytów w kieszeni, w portfelu będzie można pozostawić 2 tysiące złotych netto rocznie. Nowy Ład stał się również podstawą nowej deklaracji programowej w Zjednoczonej Prawicy. Tu jest 5 podpisów. Ja wierzę, że niedługo będzie więcej. Że to będzie naprawdę szeroki program. Program Zjednoczonej Prawicy, ale coraz bogatszej, coraz mocniejszej. Solidarna Polska w ramach pracy nad Polskim Ładem zainicjowała program Bezpieczeństwo Plus. To rozwiązania dotyczące przestępczości gospodarczej, zaostrzenia kar za gwałt i pedofilię, walki z cyberprzestępczością oraz nowych regulacji dotyczących alimentów, mówił prezes partii Zbigniew Ziobro. Bo zapewnienie bezpieczeństwa to jest jedno z najważniejszych oczekiwań, jakie Polacy adresują do polityków, do tych, którzy rządzą. Szef porozumienia, wicepremier Jarosław Gowin, poinformował o prowadzonych w nadzorowanym przez niego resorcie pracach nad reformą planowania przestrzennego. Nowe przepisy nie pozwolą na budowanie osiedli bez wyposażenia ich w szkoły, przedszkola, żłobki czy tereny rekreacyjne. Polski Ład to jest odważny program rozwoju naszego kraju, naszej ojczyzny. Program obliczony na dziś i na kolejne lata. Niech ten ład będzie naprawdę
Polski. Założenia Polskiego Ładu muszą przejść teraz drogę legislacyjną. We wrześniu dokument ma zostać przyjęty przez rząd.